No to cześć, siemanko, witajcie. Z tej strony Marcetim. I zapraszam was na kolejnego vloga. Dzisiaj, jak widzicie, vlog z koszenia trawy. To już drugi pokos. Dzisiaj poniedziałek, zaczęliśmy kosić. A wczoraj jeszcze w niedzielę padało, więc dzisiaj się może lepiej kosi, bo już u nas dawno nie było deszczu. O, tu już widzicie moja, nasza kukurydza. A tu tamta też trawa jest przed nami. Też kosiłem. Też ten jeden kawałek kosiłem. Mierzę sobie 12 na godzinę, tak 1000 obrotów na wałku, bo ona jest na tysiak, na 1000 kosiarka, więc na 1000 jeżdżę. Od jutra chyba zaczynamy zbierać trawę, ale nie jestem pewny. Jak będziemy to kosić, znaczy no kosić wiem, że będziemy, znaczy no będziemy kosić pół na pół chyba, ale nie wiem, że tutaj kosimy teraz, a potem będziemy kosić jeszcze raz, znaczy drugą połowę potem. O, tutaj widzicie nasza kukurydza też. A tutaj taka jakby odwodnica jest, tutaj tak trochę ruchliwa. Ale tak to się fajnie kosi. Co opowiadać, no drugi pokos już, tak można powiedzieć, że miesiąc temu pierwszy kosiliśmy, ale już ta trawa urosła, a nie ma sensu czekać, bo wody nie było, to ona się sucha zrobiła. Znaczy no, jakby powiedzieć, byłem oglądać przed koszeniem parę dni, to dzień jeszcze nawóz leżał, to tak trochę lipnie. Ale teraz deszcz przyszedł wczoraj, to może się jeszcze rozpuścił, ale nie wiem. Zakładało gdzieś od godziny może z 15.30 do 19.00 może. Coś w tym stylu. Ale chociaż coś, kukurydza się napije. Tam też jest moja kukurydza właśnie przed nami. Czy nasza. W tym roku to ja cały czas uprawiałem, a mój tata siał kukurydzę. Ale to widzieliście pewnie na filmach z uprawiania. Znaczy uprawiania to tata. Właśnie trochę ponagrywać. A to był taki fajny kawałek, to sobie ponagrywałem. To mam więcej powiedzieć. Teraz też filmów nie ma, ponieważ nie mam czasu na nagrywanie. Bo albo nic nie ma z reala, albo tego, ale teraz już przez lato będzie może więcej filmów. Albo po, zależy jak będę miał czas, żeby wrzucić film i wyrenderować. Bo wiadomo, prasowanie, te sprawy, złożenie belek, to trochę będzie roboty. No ale wiadomo,
jak będzie jakaś wolna chwila, od razu renderuję ten film. Film renderuję i wrzucam na kanał. Bo bez aktywności to... A tutaj widzicie, fajna kukurydza jest. Bardzo fajna. Tutaj właśnie. O, jeszcze bocian przyszedł. Siema. Jak teraz ogłosimy, to już będzie trzecia rosła trawa. Zanim tylko może nawozy będziemy sypać. Będziemy siać, rozsiewać. Ale jak to boli. O, zając jeszcze też. Ojej. A czemu ci nie wszyscy przylecieli, nie? Tak trochę się... Nie jestem teraz nieprzyzwyczajony do kamery na głowie, bo dawno nie nagrywałem. Jak trochę dziwnie się w tym teraz czuję, ale trzeba więcej teraz vlogów nagrywać, to się przyzwyczaję do tego. No bocia, idź mi z drogi, bo ja nie hamuję. Nie ma. Wczoraj burza też była. O, gdzieś no jak do 15:30 gdzieś się zaczęła. Tutaj się ta burza zaczęła. Nagle. A potem za jakieś może 30 minut nagle deszcz zaczął padać z burzą też. A to tak osoby zaczęło lać, że to szoknie. A i dobrze. No, bo tutaj widzicie, to mówię, ja to teraz od rana właśnie pryska do list, nie kukurydę drugi raz. Normalnie był i się tak prawie zakopał, tam tylko na górkach taki 10-hektarowe pole mamy i tam właśnie wjeżdżał, normalnie się topił, tak trzeba trochę daleko jechać, dla nie? Znaczy no niedaleko, tak gdzieś 20 km może, nie wiem. Tak mniej więcej mówię. No i tam więcej napadało niż u nas tutaj. Właśnie. No ale no. U nas może mniej padać, a tam więcej, no. Jak ja słyszałem, to gdzieś tam na nawałnicy były te sprawy. Właśnie. Ale pewnie znowu na drugi rok, znaczy w tym roku, co ja mówię, w tym roku będzie vlog z ubijania, rozgarnywania może też, albo w jeden to połączę, no się zobaczy, bo to jeszcze dużo czasu do trzonki z kukurydzą oczywiście. Właśnie. Już 10 minut prawie nagrywamy odcineczek.
No nie, no fajnie się kosi. Co ja mówię, ja teraz sobie tutaj nagram odcinek, bo tutaj w ogóle odcinka nie nagrywałem. A tak to chciałem właśnie nagrywać tam, tam gdzie poprzednio, ale to mówię, nagrywałem ten poprzedni vlog, tak trochę lipnie. To mówię, nagram sobie tutaj. Co nagrywałem? Właśnie vloga, znaczy nagrywam vloga. Mamy 11 minut. Tutaj mam podgląd ogólnie. Ja tam wolę z poglądem nagrywać, bo to wiem, jak kamera jest ustawiona, jak to jest lepiej niż bez. Bo jak bez, to tam nic nie wiedziałem, czy kamera dobrze, czy to. A tak to by było jeszcze po odcinku albo coś, i też lipnie by było. Też będę zadawać jakieś pytanka pod tym vlogiem. Może na następnym vlogu, jak nie zapomnę, albo zrobię pytanie od was, to podpowiadam, jak nie zapomnę. Bo ja też, jak będę vloga nagrał, to też będę mieć dużo czasu na następnego vloga. Dużo zrobiłem tutaj poprzecznie, jak widzicie. Dużo się zrobiłem. Teraz się wszystko przetnę. Jeszcze może też piszcie, jak chcecie długie vlogi też. Bo ja też nie wiem, jakie długie vlogi robić. Czy po 15 minut, czy po 20, 19, 18 minut. Zależy od was. Piszcie, jakie wy lubicie vlogi. Znaczy oglądać, jakie długie vlogi lubicie oglądać. Tak się będę starał robić. No. Zaraz tak będę kończył vloga, bo nie ma o czym też gadać. No. A i też sobie zamówiłem nowy statyw. Znaczy statyw, no. Żeby lepsze filmy nagrywać. Żeby lepsze filmy nagrywać. Pod ujęcia ogólnie. Znaczy pod muzykę. No i zobaczymy, jak to się będzie, bo to dopiero na zbiorze będę nagrywał. Właśnie. Pierwszy raz z nim. Bo niedawno zamówiłem. A teraz będzie okazja, to mówię, a sobie tego ponagrywam. No dobra, to będę kończył tego vloga. No to co? Trzymajcie się. I na razie do następnego vloga.